Myślę, że ja mam to, ta ucieczka przed tym, żeby nie zostać jakoś tak samotnym i nie myśleć, bo wiem, że to jest bardzo, bardzo niedobre. Ja dużo łez wylałam, dużo, bardzo dużo łez wylałam. I nawet teraz, jak to ściska mi gardło. Uciekam od tego, żeby nie zostać samotnym. Żeby nie usiąść i nie siedzieć. Organizuję czasem tańce, czy różne spotkania. To widać, że przychodzą emeryci i to więcej właśnie kobiety przychodzą, które no nie mają mężów, czy umarły te osoby, czy tam w inny sposób odeszły od tych osób. Powinny być jakieś nawet w mediach naszych, jakieś, no nie mówię, że ciągle, ale żeby namawiać te osoby samotne, żeby szły do ludzi, żeby się nie zamykały, no bo o depresję wtedy nie jest jakoś trudno. Chociaż które mam tu blisko, ale no nie chcę się narzucać, bo też pracują, mają swoje obowiązki. I tak jak się mówi, no dzieci się kocha, ale nie ma ich się na zawsze, bo idą swoje jakieś tam drogi i muszą żyć i muszą zabiegać o swoje jakieś dobro. Depresja jest okropna i powiem wam, że czasem depresję się ma przez rodzinę. Jak jedna strona odejdzie, żeby nie zamykać się, nie zostawać w domu, żeby wychodzić nawet samemu i pochodzić, czy usiąść, porozmawiać. Człowiek jest osobą ssakiem, stadnym. No niestety, no nie można tak samotnie być. No, bo nawet my nie mamy tego jakoś w genach wszyscy tutaj, żeby być samym. No szukają emeryci różnych takich spotkań. Może nie to, że tam musi akurat być, czy ale spotkań i porozmawiać, przypomnieć o tym, o tamtym. No, to jest takie, mnie się wydaje, takie logiczne jakby. Może młodzi to tam jeszcze mają jakieś chęci, więc chociaż ja mam siostrę 12 lat młodsza, jak idziemy, to mnie ona, o Jezu, mamy kręgosłup, o Jezu. Teraz byliśmy to było przedświąteczne spotkanie dla nas wszystkich emerytów i to żeśmy zrobili sobie na Placu Piastowskim, tam w tej restauracji. Cieszymy się, jak się spotkamy. Bo tak na co dzień to nawet człowiek idzie w tych czapie, to nie pozna, że tam idzie znajomy czy ktoś, prawda?